Dobrze, proszę się teraz przedstawić jeszcze raz. No pan chyba sobie żarty robi, ja się przedstawiłem. Ale ja mam... A co mnie to obchodzi, proszę pana? Nie. Dlaczego pan jest... Się? Ale ja mam prawo zapisać pana dane, skoro pan mnie... Ale ja powiedziałem panu, jak ja się... Ale proszę, bo... Przedstawiliśmy się. Wszystko jest nagrywane. Pan się nie przedstawił wcale. Pan się wcale nie przedstawił. Dobry, dokument od pana poprosiłem. Proszę się przedstawić. Proszę pana, dowód osobisty. Proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić w sposób umożliwiający zapisanie pana danych. Ja to zrobiłem. Tylko pan nie zdążył wyciągnąć telefon. Ale nie zapisałem. Proszę. A to czy ja to widzę? Moja czy pana? Proszę się jeszcze raz przedstawić. Nie. Ja więc dowodu pan nie dostanie. Proszę pana. Nie dostanie pan dowodu. Proszę okazać dokumenty. Proszę się przedstawić. Ustawa o policji, artykuł 15. No ja się przedstawiłem. Proszę się jeszcze raz przedstawić w sposób umożliwiający zapisane pana danych. Ja się przedstawiłem w sposób nieumożliwiający zapisanie. Nie, bo nie zapisałem tych danych. Proszę powtórzyć. A to czyja wina, że pan nie zapisał? Proszę powtórzyć. Nie. Więc nie dostanie pan dowodu. Proszę pana, dokument osobisty. Proszę się przedstawić. Dobrze, to wychodzimy z budynku, tak? Znaczy ja muszę jeszcze iść do biura podawczego złożyć. Pana nie obsłużę, jak pan nie założy maseczki. Do biura podawczego muszę iść. To też mnie nie interesuje. Jest na drzwiach napisana kartka, że proszę pana, wchodzić w maseczce. Proszę tak, pana, tak, takie zarządzenia to prezes sobie może w domu. Dobrze. Ja nie o prezesie ustalać. Rozmawiam, tylko o tym, co jest napisane na drzwiach. Nie może to być sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym takie. Przepraszam, proszę panią, wie pani, gdzie jest biuro podawcze? Tu, obok, naprzeciw. Tutaj, tak? Dobrze. Proszę, proszę mi zejść z drogi. Ale po co pan? Pan mi się nie przedstawi, ja nie wiem, jak kim się pan nie jest. Przedstawiłem, jak się przedstawiłem. Sposób umożliwiający zapisanie pana danych. Nie zrobi co pan ja tego. Powiedziałem po chińsku, jak się nazywa? To proszę powtórzyć, jak się pan nazywa. Dlaczego? Bo pan chce mnie legitymować. No chcę. Więc ja chcę wiedzieć, kto mnie chce legitymować. Proszę się a przedstawić. Ja się panu przedstawiłem. Nie zdążyłem zapisać, a ustawa o policji mówi, że w sposób umożliwiający tak, ja zapisane. Ja głośno i wyraźnie, jak się nazywa. Proszę powtórzyć jeszcze to raz. To czyja wina, że pan nie zapisał? Moja czy pana? Powtarza pan? Jeżeli nie, to proszę mi zejść z drogi. Nie zajmować się wyciąganiem telefonu, tylko sobie zanotować wtedy. Nie krzyczy pan na mnie, bo nie jesteśmy, tak? Dobra. Co nie, pan robi nie dobra. Teraz? Nagrywam pana. No to dobrze, ja nie mówię, że pan nie może nagrywać. Czekam, aż pan okaże dokumenty. Czekam, aż się pan wylegitymuje. Wylegitymowałem się. Proszę przedstawić. Nie zdążyłem zapisać. No to czyja to jest wina? Moja czy pana? Ale proszę się przedstawić. Przedstawiłem się. Nie. No, jak no przedstawi nie? się pan, ale nie zdążyłem zapisać. No to czemu ja mam 10 razy się przedstawić? Proszę zgodnie z prawem wykonywać swoje czynności. Ja się przedstawiłem zgodnie z prawem. Więc proszę się gdzie ma pan napisane tutaj, jak się pan nazywa? A co mi pan macha kartką tutaj? Przepraszam. Nie ma pan napisane, gdzie pan się nazywa, ja nie wiem, może pan ja bandyta jest. Proszę zejść mi z drogi. A gdzie pan idzie? Proszę mnie nie dotykać. Ale gdzie pan się pcha? Idę do biura podawczego. Nigdzie teraz pan nie idzie. Pan nie robi ze mną, bo ja nie wiem, z kim rozmawiam. Ale ja już się przedstawiłem. Proszę mnie nie dotykać. Czy ma pan wątpliwości, czy jest to interwencja policji? Tak, bo żeście się nie przedstawili. Pan się przedstawił, ale... numer alarmowy i zapytać, czy została skierowana tu interwencja. Ja nie wiem, kim ten pan jest. Dla mnie jest bandytą zamaskowanym. Nie chcę się przedstawić. Mówię, że może pan zadzwonić na pan numer alarmowy. Pan Mikołajczuk. Pan jak się nazywa? I z jakiej komendy pan jest? Z komendy w Elblągu, proszę pana. A pan jak z się której? Nazywa? Proszę wykonywać zgodnie z prawem czynności legitymowania. Proszę, artykuł 15. Proszę się przedstawić zgodnie. Z proszę się przedstawić. Ja się przedstawiłem. Nie zdążyłem zapisać. W sposób umożliwiający zapisanie pana danych. Czemu pan mi wmawia, że ja się nie przedstawiłem w sposób możliwy? Nie zdążyłem zapisać, proszę pana. No to czyj to problem? Proszę powtórzyć. Jeżeli nie, to proszę mi zejść z drogi. Ja nigdzie nie przy panu nie zajdę. Teraz są wobec pana... Nie, pan się nie przedstawi, nie przedstawi mi się pan. Przedstawiłem się. Czemu pan kłamie? Przedstawi się pan, ale nie zdążyłem zapisać. No to... W sposób umożliwiający zapisanie pana danych. Dobrze, poproszę pana o dokument. Proszę się przedstawić. Tożsamości. Proszę się przedstawić. Sierżant sztabowy Łukasz Wróblewski. Sierżant sztabowy Łukasz Wróblewski. Na jakiej podstawie pan chce mnie legitymować? Proszę pana, z panu wszystko powiedziałem. Nie, nie powiedział pan na jakiej podstawie. Wszystko panu powiedziałem. Nie powiedział, nie mam nagrane. No mam nagrane. Ja też mam nagrane. No to właśnie. Proszę wyciągnąć dokument. Proszę podać podstawę prawną i faktyczną legitymowania. Czekam. Podstawa prawna i faktyczna. Proszę. Podstawa prawna i faktyczna. Proszę podać dane. Podstawa prawna i faktyczna. Słucham. Podstawa prawna i faktyczna. Drogi panie. Słucham. Jest pan legitymowany. Proszę podać podstawę prawną i faktyczną. Pan sobie doczyta. Nie, to państwo muszą mi powiedzieć, jaka jest podstawa prawna i faktyczna legitymowania. Panu nie powiedział pan. Pan tylko się przedstawił. Tak, i co powiedział? Nie powiedział pan. Na jakiej podstawie? Pewnie, tak, proszę na jakiej podstawie chce mnie pan legitymować? Więc panu powiedziałem.
Proszę podać podstawę faktyczną i prawną. Po co pan teraz robi szopkę, bo wyciągnął pan telefon, ja mam wszystko od nowa powtarzać. Pan tylko się przedstawił, zanim zdążyłem telefon panu wyciągnąć, ale nie powiedział pan podstawy prawnej i faktycznej. Powiedziałem panu. Drogi panie, dostaliśmy interwencję. Interwencja, tak. W związku z tym, że nie stosuje się pan do nakazu zakrywania ust i nosa. Nie zrozumiał pan tego też? Dobrze. Czy zrozumiał I na tej pan? Podstawie chce pan mnie legitymować, tak? I na podstawie ustawy o policji. Pana legitymuje. Dobrze. Proszę okazać do... Chodźmy gdzieś na krzesło, ja dokumenty wyciągnę, co? Albo na schody, co? Ale ja nigdzie nie idę. Chodźmy. Nie popycha pan mnie, nie popycha pan mnie, dobrze? Nie wchodzi. To proszę, tam przejdziemy. Nie, ja mówię, że zostajemy tu. Proszę okazać dokumenty tożsamości. To nie jest dokument tożsamości. A co to jest? Nie wiem. Dokument ze zdjęciem, proszę. Dowód osobisty, poproszę. Dowód mam nieważny, jeszcze nie zdążył wyrobić. To są prawo jazdy. Nie ma pan żadnego polskiego dokumentu przy sobie? Nieważny dowód. To widzę. Nieważny dowód. No ale jak, z jakiego kraju to dowód jest? Z Polski. No, nie sądzę. Co nie sądzi pan? Ten dowód? Tam jest dowód. Widzę, no, ale jest dowód. Nieważny, ten jest nieważny. Więc nie mogę się okazywać nieważnym dowodem. Zgadza się? Dobra, numer PESEL pana, jaki jest? 76 12 tak. 03 tak. 13 tak. 878. Jak pan ma na imię i nazwisko? Jest tam na dokumencie napisane. Nie okazał pan dokumentu tożsamości? To jest dokument. To jest ze zdjęciem. Jest ze zdjęciem. Dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeszcze w systemie nie mam zdjęcia pana, dlatego pytam. Ale jest tam na dokumencie. Jest tam na dokumencie, proszę dokument zobaczyć. Nie jest wydany w Polsce. Nie szkodzi, ale jest dokumentem. Nie ma tam imion rodziców. Proszę. Nie muszę podawać imion rodziców, proszę pana. Pana tożsamości. Nie muszę podawać imiona rodziców. Jest zdjęcie. Potwierdzenie danych. Jest zdjęcie. A tu mam na tym napisane. Na tym wezwaniu. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. Proszę bardzo, ma pan. Proszę się przedstawić. Ma pan dokument. No to co? Dokument ma stare zdjęcie, na którym wygląda pan zupełnie inaczej niż teraz. Nie jestem w stanie po tym zdjęciu stwierdzić, czy pan to pan. Rafał Adam Reca. I data urodzenia? 3 grudnia 76. Imiona rodziców? Nie muszę podawać. Nie musi pan podawać? Nie muszę podawać. Dobry. A miejsce zatrudnienia musi pan podawać? Nie jestem zatrudniony. Dobrze. Zgadza się tam? Zgadzam. Ma pan adres jakiś tutaj w Elblągu? Nie. Wskażę pan adres do korespondencji. Orzeszkowa 13. Czyli rozumiem mandatu karnego... Chwileczkę, jeszcze nie skończyliśmy. No, oczywiście, że nie. Jeszcze chciałbym coś państwu pokazać. Dobrze. Posiada pan zaświadczenie lekarskie zwalniające pana z noszenia maseczki? Mam inny dokument stwierdzający niemożność zakrycia
nosa i ust. Jaki to dokument? Zaraz panu pokażę, ale wpierw panu pokażę postanowienie sądu. A proszę ja przeczytać. Będę czytał postanowienia sądu. Pan ma obowiązek ja zapoznać się ze... Ma pan obowiązek... Dobrze. Czy ma pan zaświadczenie zwalniające pana z noszenia maseczki? Jeśli pan takie ma, to proszę. O niepełnosprawności. Proszę. Bądź inny dokument stwierdzający. Czyta pan te rozporządzenie nielegalne? Zaświadczenie legalne, lekarskie bądź inny dokument stwierdzający, tak? Tak, dokument stwierdzający, w którym będzie napisane, że pan jest zwolniony. Ma pan taki? Mam taki. To proszę o kartę. Mam i polski, i angielski. Polskie mnie interesuje. No i pokażę panu polski. Polski jesteśmy. Proszę bardzo. Przez kogo jest wystawiony ten dokument? Przez kancelarię Legal Artis. Mhm. Czyli żaden lekarz ani jedna osoba uprawniona, jeśli chodzi o stan zdrowia. Inny dokument wystawi. W rozporządzeniu. Dobrze. Proszę sobie wejść na rozporządzenie i przeczytać, dobrze. Tak? Jak może, proszę pana, kancelaria prawna wystawiać dokument, że pan jest zwolniony z noszenia maseczki? Jest tam napisane, że jest zgodny. Czy? Tam jest napisane, z czym jest zgodny, z rozporządzeniem Rady Ministrów odnośnie dokumentów. Czym jest dokument? Ma pan tam ustawę podaną i artykuł. Dobrze, potwierdzam, że okaziciel tego dokumentu ma trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Dokładnie. W jaki sposób pan ma trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa? Się źle psychicznie czuję z tego powodu. Jak pan zakrywa, tak? No, rzeczywiście. Szkoda, że tutaj nie ma żadnej pieczątki tej kancelarii, która to wystawiła. To jest jakieś wydrukowane, coś wycięte, kawałek papieru, nie? Pan nie jest organem uprawnionym do tego, żeby stwierdzić, czy to jest dokument, czy nie. Ja widzę, że to jest, że to nic tutaj nie jest. No i sąd właśnie już rozstrzygnął. Nie chciał pan tego postanowienia czytać. Jest stwierdzenie legalność takich rozporządzeń. A pan jako funkcjonariusz powinien się z tym zapoznać. Musi pan się zapoznać. Dobrze, dobrze. Ustawa policji. Mówi pan, to coś? Artykuł 56. Była. Artykuł 43 o czym mówi? Ustawa policji? Tak. Nie wiem, proszę mi zacytować. No, no właśnie. No proszę zacytować. Czy jest zna pan na pamięć całówką? A pana Tadeusza zna pan całego na pamięć? Nie, nie znam. No właśnie. Czytał pan to? Co pan mi pokazał? Oczywiście. Jak może być dokument wystawiony, w którym jest napisane, że potwierdzam? Proszę pana, w rozporządzeniu tym nielegalnym nie ma, kto taki dokument ma wydać. No ale tu jest napisane, czarno na białym. Potwierdzam, że okaziciel. A gdzieś jest napisane, kto to potwierdził? Tutaj jest moje imię i nazwisko. To wystarczy. A pan nie jest organem uprawnionym do tego, żeby stwierdzić, czy taki dokument się nadaje, czy nie. Ja mówię, że nie wiadomo, kto to wystawił. Ja już panu powiedziałem, kto to wystawił. To jest tylko według pana oświadczenia. Nie mam jak tego zweryfikować. Dobrze. Dobrze. Zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu? Dobrze. Zostanie również złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 231. Dobrze. Na pana i na pana.
Pójdziemy z panem do tego biura podawczego. Jeśli przyjmą od pana dokumenty bez maseczki, to je pan zostawi. Jeśli nie, to opuści pan nasz budynek, tak? Wie pan, że to, co pan robi, jest nielegalne. Proszę pana, ja tu przyjechałem, bo lubię, czy ktoś mnie wezwał o płacę. Ale jest nielegalne. Ma pan prawo zawiadomić organy ścigania, jeżeli przełożony pana wydaje nielegalne rozkazy. Artykuł 58 ustawy o policji. Gdzie to jest? Gdzie jest biuro podawcze? Poczekamy. Panią, gdzie jest to biuro podawcze? Mhm. Tutaj? Aha.